Cześć, witam Was Adam Łukowski. Witam Was moi drodzy z Mediolanu, gdzie przyjechałem na premierę nowego Samsunga Galaxy A9 z czterema aparatami fotograficznymi. Ale zanim opowiem Wam o tym telefonie, postanowiłem pokazać Wam jeszcze inny, też dość ciekawy model Samsunga, który właśnie trafił też w moje ręce. To Galaxy A7. Dlaczego uważam, że ten telefon jest też dość ciekawy? Już Wam mówię. Zaglądamy do opakowania i już od razu przekonujemy się, co takiego ciekawego jest w tym modelu. Samsung zdecydował się tutaj na dwa nowe dla siebie rozwiązania. Po pierwsze, jak widzicie, potrójny aparat fotograficzny z tyłu. Ale to nie koniec nietypowych detali, nietypowych dla Samsunga w tym smartfonie. Kolejny taki detal widzimy tu na boku. Może ja zdejmę folię, będzie lepiej widać. O! Popatrzcie. Zupełnie nowy klawisz włącznika. Ale to nie tylko nowy kształt. To jeszcze coś więcej. Przycisk ten wkomponowano w skaner linii papilarnych. Znamy to rozwiązanie już z innych modeli, chociażby z Sony. To dobry pomysł. Naprawdę bardzo lubię to rozwiązanie w przypadku telefonów Sony. No i wydaje mi się, że w przypadku Samsungów również da się to polubić. Nie ma żadnego czytnika z tyłu, nie ma nigdzie z przodu. Jest czytnik na boku. Idealnie trafia pod nasz kciuk. I chyba kciuk będzie najczęściej skanowanym za jego pomocą palcem. Całkiem fajny pomysł, bo tak naprawdę, kiedy odblokowujemy telefon, to intuicyjnie nasz palec ląduje na klawiszu włącznika, czy tego chcemy, czy nie, a dopiero potem przykładamy z tyłu, czy coś. No przynajmniej ja mam taki odruch, nie wiem jak Wy, ale ja jakoś zawsze w pierwszej kolejności kładę paluch na włącznik i to, że tam jest od razu czytnik i od razu ten palec jest skanowany, no to tylko należy pochwalić. No i oczywiście nad włącznikiem mamy też klasyczne, chyba dobrze umieszczone, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka mi się wydaje, przyciski głośności. Naturalnie skaner linii papilarnych to nie jedyne zabezpieczenie, jakie mamy w tym telefonie, bo oczywiście jest tutaj też rozpoznawanie twarzy. Ja tymczasem włączyłem telefon, by pokazać Wam, jakie aplikacje otrzymujemy na start. Jak widzimy, mamy tutaj w zasadzie głównie podstawowe składniki. Jest standardowa aplikacja do obsługi muzyki od Google. Nie ma niestety własnej apki Samsunga, którą no ja osobiście chyba wolę od tego, co daje Google, no ale trudno. Jest Radio FM, mamy preinstalowanego Facebooka, no ale to no i tak każdy pobiera, więc w zasadzie nie ma problemu. Jest pakiecik od Microsoftu. Zobaczmy, czy któraś z tych nadprogramowych aplikacji daje się odinstalować. No akurat chyba niekoniecznie. Niestety obawiam się, że nie możemy tylko wyłączyć te rzeczy. No trudno. Trochę tutaj jest dodatków na start, ale w sumie nie za dużo. Jest naturalnie pakiet od Google. No jeszcze jest jakiś folder z aplikacjami Samsunga, no ale tu raczej ciężko powiedzieć, aby było coś takiego totalnie zbędnego. Także w sumie chyba jest ok. Zajrzyjmy jeszcze szybko do sekcji ustawień. Mamy tutaj niestety Androida 8.0 z nakładką Samsunga w wersji 9. No cóż, mógłby być świeższy Android, ale pewnie telefon doczeka się aktualizacji, no bo to jest dosyć świeży model, więc byłoby co najmniej dziwne, gdyby aktualizacja do Paya nie nadeszła i to nie nadeszła się, mam nadzieję, w najbliższym czasie. Pokazałem Wam już, jakie są aplikacje na start i pewnie jesteście ciekawi, ile miejsca mamy do dyspozycji na początku. No to już mówię, mamy 50, nieco ponad 50 GB z 64 GB, które telefon ma nominalnie. Także wydaje mi się, że jest dosyć przyzwoicie. No i co bardzo ważne, ten smartfon ma gniazdo kart potrójne, nie hybrydowe. No i pora przejść do aparatu fotograficznego, no bo tutaj rzeczywiście jest ciekawie. Jest to pierwszy telefon Samsunga z potrójnym aparatem i mamy tutaj taki oto zestaw. Główna matryca 24 megapiksele, obiektyw ze światłem 1,7. Czyli wiadomo, że to jest taki aparat podstawowy do robienia zdjęć w zasadzie w każdych warunkach, szczególnie przy słabym oświetleniu. Kolejna z matrycy ma 8 megapikseli i, uwaga, szerokokątny obiektyw z polem widzenia 120 stopni. Czyli całkiem szeroki kąt tutaj mamy, no i przysłonę 2,4. No a ostatnia, trzecia matryca, no ma tylko 5 mega, obiektyw 2,2, no i to jest ta matryca taka służąca do po prostu rozmywania tła, czyli
ta chyba najmniej, najrzadziej będzie używana. No i oczywiście musi być sztuczna inteligencja i animowane emotki, no bo bez tego nowoczesny smartfon nie może się obejść. A z przodu, moi drodzy, mamy aparat 24-megapikselowy z dodatkowym doświetlaczem, jak widzimy, nie tylko ekran, ale mamy po prostu normalną diodę LED. I aparat ten ma obiektyw o świetle 2.0. Czyli zestaw fotograficzny całkiem przyzwoity, a skoro już o zestawie mowa, to wraz z telefonem otrzymamy przewód USB, słuchawki, takie bardzo zwyczajne i chyba nie zbyt wysokich lotów, obawiam się, przynajmniej tak na razie wyglądają, i standardowy zasilacz. I to jest cały zestaw, jaki utrzymuje. Naturalnie oczywiście jest cała makulaturka, no i giełka do otwierania slotu, no ale to jest tak oczywiste, że o tym chyba nie warto wspominać. No i na koniec jeszcze parę słów o specyfikacji. A7, która przekornie jest po prostu nazywana Galaxy A7, chociaż taki telefon o takiej nazwie już był, więc domyślnie nazywamy go A7 2018, jest wyposażona w 6-calowy ekran AMOLED, oczywiście o rozdzielczości Full HD+. Sercem telefonu jest 8-rdzeniowy procesor z zegarem 2,2 GHz, wspomagany przez, i tutaj mamy dwie wersje do wyboru, 4 lub 6 GB RAM-u oraz 64 lub 128 GB pamięci, zależnie od naszego wyboru, no i oczywiście od rynku, na jaki telefon trafia. Dziękuję Wam za obejrzenie tego krótkiego wideo przeglądu takiego mini unboxingu Galaxy A7. No i oczywiście zapraszam na nasze kolejne filmy. Mam nadzieję, że już wkrótce będę mógł Wam opowiedzieć więcej o kolejnym modelu, czyli Galaxy A9. Dzięki za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia wkrótce. Hej.